Zmiany, same zmiany. W ciągu ostatniego miesiąca przecież tak wiele się zmieniło w naszym życiu. Zarówno ze względu na ograniczenia, jakie zostały nam nałożone, jak i to, do jakich zmian dochodzi w nas samych. Warto zatem spojrzeć jeszcze raz na siebie. Spróbować się skonfrontować z tymi zmianami, bo przecież nie tak planowaliśmy. Chcieliśmy, żeby było nieco inaczej. Ja sam na cały marzec i kwiecień miałem bardzo dużo zaplanowanych różnych rzeczy. Spotkania, rozmowy, organizowanie różnych wydarzeń. No a przede wszystkim to, co miało być kwintesencją całego okresu pasyjnego, czyli Wielki Tydzień. Niestety okazało się, że to, co tak skrzętnie planowałem, nie wyszło. Nie udało się tego zrealizować, bo nagle w jednym momencie wszystko się zatrzymało. Trzeba było się przestawić na pracę z domu, pracę w domu, na inne ułożenie sobie w ogóle całego dnia, tygodnia, wychodzi już miesiąca, a pewnie i jeszcze dłużej. Zatem to, co zapewne jest doświadczeniem wielu z nas, bo przecież wielu musi teraz pracować w domu, albo nawet jeżeli w swoim miejscu pracy, to z dużymi ograniczeniami. Jednocześnie całe, myślę, szczęście w tym, ten czas jest dla nas szansą na to, żeby spojrzeć na siebie, na swoje życie, zastanowić się nad tym, co jest dla mnie ważne, co jest najbardziej wartościowe. Co dla mnie 16 kwietnia tego roku jest największą wartością? Co dla Ciebie jest największą wartością? Zastanawiałeś się już nad tym? Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian daje pewną podpowiedź. Myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Ducha, który jest z Boga. Dla wielu ludzi, których obserwuję, ten dziwny czas dał szansę do tego, by zrobić to, na co wiele czasu nie mieli wcześniej, albo też docenić to, czego albo nie doceniali, albo na co nie mieli czasu. Szczególnie chyba na relacje. Na relacje z rodziną, z dziećmi, małżonkami, najbliższymi, czy to na żywo, czy przez telefon, różne komunikatory. Ale również myślę, że wielu zaczęło bardziej doceniać swoją relację z Bogiem, albo nawet szukać relacji z Bogiem. Dlatego, że dla nas, ludzi wierzących w Boga oraz w to dzieło, które dokonało się na krzyżu dzięki Chrystusowi, możemy inaczej patrzeć na świat i rzeczywistość. Dla nas to, co się dzieje, nie jest przecież czymś takim strasznym ani przerażającym, dlatego, że patrzymy z nieco innej perspektywy i nieco inaczej stawiamy akcenty. Nie chcę powiedzieć, że to, co się dzieje, jest dobre, bo nie jest. Ale myślę, że możemy dzięki wierze w Chrystusa i docenieniu tego, że to, co w Nim mamy, jest największym skarbem, że Chrystus jest naszym skarbem, Królestwo Boże jest naszym skarbem i łaska, którą w Bogu otrzymujemy, jest dla nas najważniejsza. I z tej perspektywy, patrząc na budowanie wartości, nikt nie jest nam w stanie odebrać tego, co właśnie jest najważniejsze. Dlatego tym bardziej myślę, że warto budować swoją relację z Bogiem, szukać tej relacji i patrzeć, w jaki sposób możemy tę relację pogłębiać. Bo przecież to, co mamy w Bogu, jest stałe i niezmienne i tego nie tracimy. A mimo to mamy wątpliwości. Te wątpliwości, czy to, co teraz mam, jeszcze się utrzyma. Czy po tym kryzysie będę miał pracę? Będę miał za co żyć? Jak sobie ułożę życie? Czy będę zdrowy? Czy będę dalej żył tak, jak sobie zaplanowałem? A może wiele rzeczy rzeczywiście się w moim życiu zmieni? Dużo niepewności, dużo niestabilności, stresu, obaw. Ale jednego możemy być pewni. Boga. Tego, że Bóg nam pomoże i że On nie zostawi nas w tej sytuacji. Zobaczcie,
On nawet na chwilę w dziejach nas nie zostawił. W końcu dał dowód tego, jak bardzo mu na nas zależy na krzyżu. Kiedy Chrystus umierał i oddawał za nas życie, to był największy dowód Bożej miłości i troski o nas wszystkich. Zatem nawet jeżeli będziesz teraz szedł przez trudne, ciężkie, może beznadziejne doświadczenia, to możesz nie iść sam. Z tobą może iść Bóg. Zaufaj Mu, zapraszaj Go do tej swojej wędrówki, by był twoim towarzyszem, by pomógł przejść przez to, co cię czeka. Dlaczego? Dlatego, że w Nim nigdy nie będziemy sami. Jeszcze raz pozwól, że przeczytam ten fragment z listu apostoła Pawła. Myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Bóg obdarzył nas życiem. Życiem, które się nie kończy. Życiem, które jest wieczne i które mamy w Bogu. Uchwyćmy się Boga i tej nadziei. Amen.